Moja stara Rka już się powoli zaczyna rozsypywać. Lata w niej wszystko na wszystkie strony świata i już też ma humory z podawaniem kulek. I selektor, śruba w gwint w gearboxie jest wyrobiony i selektor ognia nie chce się nawet wkręcić tam do środka, żeby się trzymał. Tak, taki galog bez selektora to wygląda jak kupa. No i miałem wspierać na nową replikę, ale postanowiłem jednak przerobić sobie bizonka do lasu. I właśnie części będą głównie zewnętrznie do bizona, żeby go można było, żeby był do lasu. Aktualnie jest włożona sprężyna mocniejsza, chyba jakaś 120. Zmieniłem też dyszę w środku. Lufa jest od długiego AK i tłumik ze specny. Tłumik będzie inny, ale to za chwilę jeszcze. Tak więc bizon póki co będzie do lasu. A bliżej wakacji będziemy już ogarniać jakąś porządniejszą replikę typu ENTL LCT. Taki jest plan, dobra. Nie przedłużając, otwieramy. Czy jest PBS? PBS, czyli jakby ktoś nie wiedział, to jest dedykowany tłumik do AK. Bo taki tłumik od 5.56 wygląda, no jednak średnio. Tak będzie wyglądać zdecydowanie lepiej. Tłumik od firmy FMA, bardzo lubię tą firmę. Robią fajne rzeczy. Zobaczymy, czy... No nie jest stalowy. No ale trudno. Niestety Chińczycy żałują. Na rukach nosił i katał na wielkie. No i sami przyznacie, że wygląda to nieźle. Dobra. Następna rzecz, czyli szyna. Trochę już się nabiegałem z muszką i szczerbinką, a teraz przyszedł czas, żeby kupić jakiś kolimator w końcu. Pierwszy sumie w moim życiu, to zobaczymy jak to będzie wyglądać. Szyna standardowa, cymowska. To cymy, więc nie powinno być problemu. Na ciebie ja смотрел, nie моргая ресницами. Оказалось ты без стыда, без совести. Tak to wygląda z tej strony, a tak z tej. Więc jest moim zdaniem wprost idealnie, bo chciałem sobie też zrobić coś takiego w kałachu, w tej Erce właśnie. Ale bałem się, że będzie to zbyt mocno odstawać i będzie to wyglądało tak sobie. No ale w tym wypadku wygląda to dobrze. Jest, nie odstaje tutaj nic, więc jest fajnie. Zaraz zobaczymy jeszcze jak to będzie z tym kolimatorem. No to weźmy go od razu. Jest to ten nowy kolimator, taki za 65 zł. No i zobaczymy jak on będzie się sprawował z tą ceną. Od firmy Vector Optics. Niby dosyć dobra firma, chwalona. W środku kolimator, kluczyk i jakiś papier. Teraz już miałem taki tani kolimator z Gunfryera, no ale oczywiście przyszedł niedziałający i jest właśnie na M14, tylko dla wyglądu. Taki mały, niby fajny. Od razu zamontujemy, zobaczymy jak wygląda. Kucharina sajanami pieśnie rozmówiać za rią. Całkiem okej moim zdaniem. I powiem sobie, że jestem pod wrażeniem tej technologii, jaką jest kolimator. Całkiem fajne rozwiązanie. Więc tak wygląda karabinek, raczej pistolet maszynowy w całej okazałości. No i myślę, że całkiem fajnie będzie się z tego tłuc w lesie. Już na jednej strzelance w tej konfiguracji byłem, to znaczy z tym starym tłumikiem bez tego. No i całkiem fajnie to strzelało. Zobaczymy teraz. Dam jeszcze znać jak się sperwuje w tej konfiguracji. Tu są trzy kapsuły CO2, nic szczególnego. To jest dosyć ciekawe, to sobie zakupiłem. To jest taka butelka na kulki. Myślę, że całkiem fajnie będzie służyć, żeby nie nosić po prostu ze sobą całej paczki, tylko tyle, że ile potrzebujemy, nie? Też całkiem fajnie, to pewnie będzie wchodzić w ładowarkę, więc super. To tego gadżetu jednak nie polecam, bo to nie działa po prostu. Te kulki pierwsze cztery się wsypią, a potem trzeba
jeszcze lepiej nawet sprawdza ta pejotowa końcówka, bo tutaj kulki dobrze lecą. O, patrzcie. Więc dostaliśmy jakiegoś gifta. Teraz zobaczymy, co to jest. W moim ulubionym kamuflażu, czyli multicam. I co to jest? Tutaj są ładownice. Bardziej chyba pod M4 niż pod AK raczej. Tak, zdecydowanie pod M4. A w środku jest takie coś jakby panel administracyjny. No niemniej jednak bardzo się cieszę. Wiadomo, jak coś jest za darmo, to jest 5 razy fajniejsze. Zamówiłem na promocji takie coś do projektu Specnarms. To jest taki chwyt na magazynek. Jak ja trzymam te M4, to właśnie najbardziej mi wygodna jest pozycja za magazynek. No i to było na promocji, to kupiłem. Ludzie zwracają uwagę na takie rzeczy. No i ten wynalazek daje taktyczności i ergonomiczności replice. To spełnia jeszcze jedną bardzo ważną funkcję, nie od razu tak na pierwszy rzut oka wiadomo. Mianowicie zakrywa wyznacznik biedy, czyli logo Specnarms. Silikon, bo już mi się skończył, ale tu jest jakaś nowsza wersja. Albo... Tak, to po prostu odpadło. Więc jednak nie, wersja ta sama. Silikon jak silikon. A tu pejoty dla kumpla, bo chciał. O właśnie, co miałem. Lipo, nowe lipo, bo te... Mam teraz, nie bardzo chcę wchodzić do Bizona i muszę latać na stokowym gówno nimchu. No a to będzie, mam nadzieję, że pasowało dobrze. Jeszcze zobaczymy. No i ostatnia rzecz, kominiarka. Tam wziąłem, bo też była na promocji. A kominiarek, wiadomo, nigdy za wiele. Oczywiście na promocji były takie gimnazjalne kominiarki, jak ja to nazywam, z jakimiś diabłami, biesami i innymi rzeczami. Ta jest... To była taka najnormalniejsza, jest z jakimś takim czymś... Jest jakiś taki uśmiech diabelski chyba. No wykonana jest adekwatnie do ceny, jest to jakaś cyrata chyba. No ale awaryjnie może być. Dołożę. Było ostatnio na Gunfryerze całkiem niezła promocja na części. To wszystko, co wam teraz pokażę, kosztowało niecałą stówkę. Pierwsze mi się wyciągnął cylinder. Cylinder SHS-a typ 1, czyli po prostu cylinder. Na pewno lepszy od stokowego, z takimi żebrowaniami, ładnie wypolerowany i super. Tułok również SHS-a. Taki powycinany, lekki, jak oni to nazywają, 14 zębów stalowych. Głowica cylindra oraz głowica złoka od Tendela. Wyciszona. Sprężyna Tornado 120. Dobra sprężyna, kosztowała w sumie po promocji 7 zł, więc żal trochę nie wziąć. Podkładki. I to są uszczelki do tłoka. I przystępujemy do procedury. Вот уже 2 часа экономлю патроны. Рядом трупы врагов, слышен раненых стон. А враги все идут, но я буду держаться. Лишь один в автомате я ставлю патрон. А враги все идут, но я буду держаться. Лишь один в автомате я ставлю патрон.
Загуляли с пацанами на недельку. Девчата, сауна, отдыхаем помаленьку. Поют романсы сели, батарейки телефонов. Она звонила мне раз 20, мол, обед готовый. Она там по-любому плакала, курила. Звонила маме, всю посуду перебила. У входа сумки два баула шмотками набиты. К подруге собралась напиться, хочет, будем квиты. А на столе записка... Airbox rozburzony. W środku jest wszystko stokowe oprócz dyszy. Dysza jest od SHS-a doszczelniona. To wziąłem z kałacha. Jest jeszcze sprężyna mocniejsza, którą wsadziłem na około 400 FPS-ów. Zamieniamy elementy fabryczne z elementami, które zakupiłem i składamy z powrotem. Подумаешь, гульнули, отдохнули друг от друга. Она ВКонтакте вечно сплетни собирает, дурам. Дом-два втыкает, плавно крутит свою селфи-палку. А я в стороночке на ноуте зарубаюсь в танки. Zobaczmy, jak on z oszczędnością. Jest nieźle, ale trochę powietrza ucieka. Spróbuję to jeszcze raz trochę teflonu i zobaczymy, jak to wtedy będzie. Stokowa uszczelka. Damy tą uszczelkę SHS-owską, która jest niby trochę grubsza i lepsza. I zobaczymy, jak to będzie wtedy wyglądać. Jest jeszcze lepiej, ale mimo wszystko słychać, jak trochę powietrze ucieka. Damy tutaj trochę jeszcze teflonu i zobaczymy, jak wtedy to będzie wyglądać. Mamy zestaw złożony, no i jest super. No ładne. Porównanie pokaże jeszcze, jak bardzo dymani jesteśmy w dupsko, czyli szczelność stokowego zestawu. Ta głowica jest tak luźna, że nawet wypada sama z tego. Ciężko to będzie. Więc widzicie, jak to wygląda. Dobra, mamy jeszcze do wypadku do wypodkładkowania zębatki oraz do wyczyszczenia gearbox i nałożenie dobrego smaru. Jeszcze trochę mi zostało smaru Guardera. Prowadnica sprężyny jest dobra, metalowa, uczyskowana. Więcej zmieniać nie będziemy, bo nie ma w sumie tak naprawdę sensu. Jest stalowa, więc nic więcej do szczęścia potrzebne nie jest. No tak już nie interesno. Вот так вот и живем. Взрывая мгновение через сотни лет, мы растаем в пыли своих надежд, оставляя поколениям горький след. Зębatki wypodkładkowane. Nie pokazywałem wam tego, bo to dość długotrwały proces. Wszystko mamy już złożone w tym momencie. Teraz tylko zamknąć gearbox i można strzelać. Gearbox złożony. Oczywiście nie obyło się bez porażek większych bądź mniejszych. No tak, nie mogło pójść za pierwszym razem oczywiście. Ale tak to jest w ESG. Ciągły. I tak to wygląda.